życie. Lilio, zawiedli cię ludzie, smutek ogarnął twe serce. Wiem, nie było ci łatwo odejść ze świata w tej męce. Lilio, wybacz, nie tak miało być. Samotna w lesie Te dwa lata potrzebowałam przede wszystkim, żeby poznać osobę, dla której miałam właśnie śpiewać ten recital. I dziękuję Bogu za tą opatrzność, dziękuję Bogu za to, że doszliśmy do takiego momentu, że właśnie w tamtym roku zaczęliśmy jeździć po całej Polsce właśnie z recitalami dla błogosławionej Karoliny Kuskównej w hołdzie Janowi Pawłowi II za 25-lecie beatyfikacji tejże osoby. Maria Bober, autorka recitalu o błogosławionej Karolinie Kuskównej, jest dziś gościem Radia Rodzina. Za tobą sporo koncertów w ramach tego cyklu. Utwory właśnie z tego recitalu przeozdabiają muzycznie to nasze dzisiejsze spotkanie, fragmenty tych utworów zarejestrowane w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Powiedz, jakie są plany na przyszłość? Ten recital żyje, rozwija się, jest modyfikowany. Czy to jest tylko muzyka, czy także może formy świadectwa twojego? Ja myślę, że to jest moje świadectwo właśnie połączone z wyśpiewaniem tego, co czuję. Recital nosi tytuł Piękny jest Bóg. Zanim zaczęłam śpiewać te recitale, wcześniej powstała też płyta pod takim samym tytułem, Piękny jest Bóg. Są to rozważania asystenta generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży księdza Zbigniewa Kucharskiego. Są to rozważania, refleksje na ten temat, co chce nam Pan Bóg powiedzieć właśnie przez takie osoby jak błogosławiona Karolina. Jakimi wartościami właśnie mamy żyć, żeby dążyć do świętości? Bo w momencie, kiedy zaczęłam pracę nad recitalem, uświadomiłam sobie właśnie poprzez błogosławioną Karolinę, że tak naprawdę to każdy z nas może dążyć do świętości. Bo przecież wszyscy święci żyli tak samo jak i my. Błogosławiony Jan Paweł II, święty Stanisław Kostka, wszyscy święci, tak? O ile mnie pamięć nie myli, to błogosławiona Karolina była beatyfikowana w 1987 roku w Tarnowie podczas pobytu papieża Polaka. Tak.
25-lecie tego wydarzenia to dobra okazja, by zorganizować właśnie taki recital, taki program. Możesz powiedzieć więcej, kto napisał teksty, muzykę do tego przedsięwzięcia? To właśnie było też bardzo takie wydarzenie, jeżeli chodzi o ten recital, dlatego że nad recitalem, zacznę od tej strony, pracuje wiele osób. To nie jestem tylko ja. To są muzycy, to są profesorowie muzyki, to jest właśnie też asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz Zbigniew Kucharski. Jest naprawdę wiele osób, które po prostu pracują i pracowali nad tym właśnie recitalem. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że ja mam pisać i komponować, to już powiedziałam sobie, no tak, jak ja mam to zrobić? Mhm. Były osoby, które bardziej wierzyły we mnie niż ja sama w siebie w tym momencie. I jakoś tak natchnienie, jakoś tak Pan Bóg poprowadził to wszystko, że autentycznie sama napisałam i skomponowałam cały recital. Aczkolwiek naprawdę ciężką pracę mieli też muzycy, żeby po prostu opracować całą muzyczną stronę tych utworów. Żeby słowa ubrać w dźwięk. Dokładnie. Ale zanim to wszystko mogło być możliwe, na pewno musiałaś poznać osobę błogosławionej Karoliny, bo przed momentem wspomniałaś, że nie była tobie wcale znana historia jej życia i męczeńskiej śmierci. Czy w jakiś sposób cię zafascynowała? Tak, kiedy zbierałam wiadomości, a bardzo dużo też czytałam na jej temat, opowiadali mi też księża, którzy też się tym zajmowali, kustosz tego sanktuarium, czy też ksiądz Zbigniew Kucharski, który też bardzo przybliżał mi jej sylwetkę. To była piękna młoda osoba z niesamowitą charyzmą, która bardzo kochała Pana Boga i ten piękny Bóg, który właśnie w niej mieszkał, emanował właśnie do innych ludzi i ona na tamte czasy, a miała zaledwie tylko 16 lat, niosła tą miłość Boga do ludzi poprzez swoją pracę. Była bardzo pracowita, była bardzo sumienną osobą. W ogóle nie stwarzała żadnych problemów. Ona mało z tym karciła nawet swoje koleżanki za jakieś złe zachowanie. Pomagała bardzo starszym osobom, chorym. I to było dla mnie takie niesamowite i te takie właśnie cechy charakteru, te wartości właśnie, jakie ona miała, bo te wartości jej i te cechy można jeszcze tutaj długo, długo wymieniać. I jest to przepiękne, że ta właśnie błogosławiona Karolina jest patronką młodzieży. I jest to naprawdę przepiękne, że młodzież może czerpać te właśnie wartości z tak pięknej osobowości młodej osoby. I to też ja jako osoba już dojrzała, powiem szczerze, zapragnęłam właśnie też żyć takimi wartościami, jakimi właśnie żyła błogosławiona Karolina. Parokrotnie byłam w sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie. To jest w Małopolsce, koło Tarnowa. Tak, dotykałam tych miejsc, gdzie ona żyła. Dotykałam miejsc, gdzie zginęła tą męczeńską śmiercią. Kiedy zaczęłam coraz bardziej poznawać jej osobę, tak miałam coraz bardziej takie pragnienie, żeby zaśpiewać właśnie dla takiej osoby. Błogosławiona Karolina Kuskówna, bo o niej mówimy, jest dziś także patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czyli tej formacji, do której skierowana jest przede wszystkim twoja najnowsza twórczość, ale chyba nie tylko, bo pewnie też do nieco starszych odbiorców. Czy zarówno młodsi, jak i starsi przychodzą, by wysłuchać tych recitali? Recital poświęcony błogosławionej Karolinie Kuskównej nie jest niczym innym jak nowa forma ewangelizacji. Myślę, że to jest taki moment, kiedy to słowno-muzyczne przeżywanie tego wydarzenia kierujemy do wszystkich. Przede wszystkim do młodzieży, bo ja zawsze stawiałam na młodzież. Zawsze miałam takie pragnienie i chciałabym, abyśmy byli zawsze z młodzieżą, abyśmy jej pomagali w trudnych momentach, chociażby poprzez takie wydarzenia, pokazywanie tej drogi. Mam takie pragnienie, aby właśnie na te recitale przychodzili wszyscy, bo dla mnie to jest taka piękna, wspólna modlitwa obecności Pana Boga. Modlimy się do błogosławionej Karoliny,
o wstawiennictwo, bo ona jest tam bliżej Pana Boga. I to jest właśnie piękne, że młodzież razem z nami, już dorosłymi, że możemy chwycić się za serca w tym momencie, tak? I za swoje dusze, żeby właśnie w tym momencie być właśnie blisko tych osób. Przede wszystkim Pana Boga. Pamiętasz pierwszy koncert w ramach tego cyklu recitali? Tak. Pierwszy koncert to był dla mnie niesamowite przeżycie, dlatego że to samo miejsce, czyli sanktuarium błogosławione Karoliny w Zabawie, to było 25-lecie jej beatyfikacji. A co jest najpiękniejsze, że ona jest pochowana pod ołtarzem tego kościoła. Ten kościół, ta świątynia jest dla mnie niesamowitym miejscem, bo wiem, że ona tam chodziła. Ja wiem, że ona tam jest. I kiedy zamykam tam oczy, to naprawdę ta świątynia jest tak jakby... ja mam wrażenie, że ona tam jest. Że ona tam razem z nami śpiewa, bo ona była taką osobą, że ona taka była uśmiechnięta. I sobie zawsze wyobrażam, że ona chodziła tam przy kwiatkach, że tam pomagała, bo ona w ogóle, jak na swój wiek, była bardzo aktywną osobą w życiu kościoła. Ona była prawą ręką proboszcza tej parafii. I te uczynki, te właśnie prace, które były związane nie tylko z ciężką pracą na roli, ale także przy kościele, ona już w swoim wieku, a powiedzmy, że ona zaczęła dopiero nauczać na pewno od 11 roku życia, może 12, bo ona w sumie żyła 16 lat. Jak intensywne były te ostatnie lata życia, gdzie ona ewangelizowała młodych ludzi, ale nie tylko młodych. Są słynne takie spotkanie pod gruszą. Grusza, która jeszcze tam do dzisiejszego dnia właśnie w Wałrudzie, tam gdzie ona się urodziła, jest jeszcze to drzewo. Także to dotykanie jej tej życia w tych miejscach jest tak niesamowite, że ja, od kiedy ona pojawiła się w moim życiu, to czuję taką niesamowitą jej obecność od rana do wieczora i wiem, że ona bardzo, bardzo też wpłynęła na moje życie i na moje duchowe też podejście do tego, co jest wokół mnie, co się dzieje wokół mnie. Wiem, że ten recital jest dla mnie błogosławieństwem. Jakby nie było błogosławieństwem takim, że naprawdę cieszę się, że ja właśnie mogę się dzielić poprzez swój śpiew, mówiąc właśnie o niej. Miałam wczoraj piękny sen. Ujrzałam postać jej, Karolino, Lilio ma. Wciąż szeptałaś w moich synach. Niech modlitwa zaniesie cię do Boga. Niech modlitwa ustrzegli każdy dzień.
Impulsem do powstania tego recitalu było 25-lecie beatyfikacji błogosławionej Karoliny, ale kolejne ważne wydarzenia związane z tą patronką młodzieży przed nami i także, z tego co wiem, twoje plany koncertowe. W tym roku mamy jeszcze parę recitali, ale tak naprawdę przygotowujemy się do roku 2014, gdzie będzie właśnie stulecie śmierci błogosławionej Karoliny i mamy takie pragnienie, aby wyjść z tymi recitalami do wszystkich. I serdecznie wszystkich zapraszam właśnie na recitale o błogosławionej Karolinie w hołdzie Janowi Pawłowi II, który właśnie 25 lat temu beatyfikował Karolinę. Sporo koncertów za tobą, za twoimi muzykami, o których też myślę, że warto wspomnieć. Gdzie można dowiedzieć się więcej o planach koncertowych? Gdzie można was spotkać, posłuchać, zobaczyć? Na dzisiejsze czasy ten nasz słynny Facebook, tam też mamy swoją stronę, recital o błogosławionej Karolinie. Tam właśnie na Facebooku możemy się dowiedzieć o aktualnych terminach przyszłych recitali, o tym, co robimy, gdzie się spotykamy. Właśnie jeszcze nie wspomniałam o muzykach, którzy właśnie tworzą też ten między innymi recital. To jest Piotr Niedojadło, pianista, i Grzegorz Pęcak, saksofon. Gramy w trójkę. To jest piękne, że wszyscy czujemy ducha błogosławionej Karoliny. Ten recital nas niesie. Ten recital daje nam takie niesamowite właśnie też poczucie radości. Opowiedz jeszcze krótko o miejscach, w których koncertujecie. To są sale widowiskowe, parafie, czy może plenerowe koncerty? Przede wszystkim są to świątynie, są to kościoły. Myślę, że najpiękniejszym i naprawdę takim miejscem jest jednak świątynia, gdzie wszyscy możemy usiąść i właśnie wsłuchać się w to, co chcielibyśmy razem z muzykami przekazać, żeby usiąść i pomodlić się. Naprawdę nie trzeba tak wiele, po prostu żeby być razem i posłuchać i wsłuchać się w to wszystko. Tematem recitalu jest nasze życie. To nie jest tylko błogosławiona Karolina. My się modlimy poprzez te utwory, ale są też takie utwory, które dają nam takie poczucie, żeby być dobrym człowiekiem. Żeby nie bać się miłości Bożej, żeby się nie bać ją przyjmować. To nie jest nic innego jak te refleksje. Jakieś przez życie, bez lęków. Jakieś przez życie, żeby przyjąć tę miłość Bożą. Ja myślę, że one są skierowane do wszystkich, niezależnie od wieku. Każdego, kto będzie przychodził na te recitale. Tak bardzo pragnę być blisko Ciebie i z Twego życia czerpać najwięcej. Ty pokazałaś mi godne życie w modlitwie, w pracy i w swej rodzinie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do śledzenia informacji na portalu facebook.com Maria Bober, a także profil recitalu o błogosławionej Karolinie. Tam sporo informacji na temat tego przedsięwzięcia, na temat najbliższych koncertów artystki. I do zobaczenia, do usłyszenia przy najbliższej okazji w Radiu Rodzina. Już teraz zapraszamy. A ja pragnę zaprosić wszystkich na moje recitale. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie i niech ten duch błogosławionej Karoliny niesie nas przez życie i niech miłosierdzie Boże powoduje, żebyśmy się wszyscy czuli naprawdę kochani przez Pana Boga i żebyśmy byli radośni w naszym życiu.